Cześć kochani, dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w The Sims 4 razem z Gosią oczywiście. Witamy serdecznie. Puszczam już dziewczyny, bo tak je zatrzymałam, a tu opowieść się, moi drodzy, toczy. Zosia opowiada baśń o olbrzymie naszej Tosi. Kochani moi, wróciłyśmy sobie niedawno właśnie z dziewczynami z baru, gdzie dowiedziałyśmy się, no nie dowiedziałyśmy się nic na temat rodzinki Mazur, ale wiemy, gdzie można dobrze i tanio zjeść w Windenburgu. Barman poinformował dziewczynę, gdzie jest fajna miejscowa knajpka właśnie. I również wiemy, że jest tutaj fajny, taki duży, kryty basen. Tak jest. Tak, także tutaj Zosia pomyślała, że kurde, mogłyby się tam, wiecie, może wykąpać, no bo wiadomo, że na basenach zawsze są prysznice. No. Więc z tą myślą... Z tą myślą pomyślała, że to jest dobry pomysł. No dobrze, kochani, jesteśmy na miejscu, tak jest, jesteśmy w tej takiej troszeczkę bardziej nowoczesnej, moi drodzy, dzielnicy Windenburga, tak. Części, tak, Windenburga. Dziewczynom zabrałyśmy 10 simoleonów, słuchajcie, piątka tam na bilety, powiedzmy, tak, że musiały tutaj przyjechać, a piątkę zapłaciły właśnie za basen. Tam takie jakieś grosze. Czy ono obydwie tu... Poczekaj, ja się pokażę na dół. Co tam? Patrz, ta jest w ciąży, widzisz? Ej, tu idziesz i to będziesz w lewo. Przejdź w lewo kamerą. Gdzie jest ta? O, i tam, ej, no co ty? Ty, a czemu on... Ej, bo my mamy MC Komandera, Gosia, i one się tu zapładniają wszystkie, ja pierniczę. Ja tak patrzę, żeby mnie tak idą, wiesz. Słuchajcie, pokażę wam szybciutko jeszcze ten basenik, który pobrałyśmy. Taki fajny, w takich tropikalnych bardziej klimatach, o. No w końcu basen. No basen, nie? Ale basen, zobaczcie. Statek. No ciekawe. Tosia na pewno by chciała, co? Tylko wiecie co? Najpierw sobie dziewczyny ogarniemy. Na dole mamy oczywiście jakieś tam sauny, ale wiecie co? Za saunę się płaci dodatkowo, więc na razie nie będziemy z tego korzystać. No, ale te, zobaczcie, nie ma dla facetów i dla kobiet. Chyba nie jest tutaj. A jest. Czekaj. Tu są damskie, tu są męskie. Tak. Dobra, to zrobimy tak. Dziewczyny, chodźcie skorzystać, bo będziecie nam wołać znowu, że ten. Tak. Że nie można się dostać. No nie, bo w sumie po to tu przyszłyśmy. Tak. A prysznice jak tu są? Nie, tu nie ma podzielone. Nie, normalnie. No dobra, także. A czy one się tak wykąpią tutaj koło siebie, Gosia? Bo tu jest tak na takiej otwartej przestrzeni te prysznice zrobione, wiesz, nie są nawet ściankami. No. Kurde, no zobaczymy. No zobaczymy za chwilę, słuchajcie. Ej, te półeczki są porobione z... Widziałam właśnie te półeczki. To jakiś kącik dla dzieci, słuchajcie, bardzo fajny basenik. Fajny. Także dziękujemy barmanowi jeszcze raz bardzo serdecznie za informację. Dziewczyny, może jak już zapłaciłyście, to może sobie tam chwilkę popływacie, nie? No tak, no kurczę, ja myślę, że tak, no co? To się też przyda trochę rozrywki. Dokładnie, kurczę, jakieś tam stroje kąpielowe mają ze sobą dziewczyny. Czyżby to jednak było, Zosiu, ten, weź prysznic, bo ja tak myślałam, że tu nie jest podzielone męska, damska część, a może jednak jest. Chyba, że tu jest jakieś wejście. No jest, zobacz. Kurczę, wiecie, ja tak nie gram ze ściankami, to... No i czy wy się tak wykąpiecie, dziewczyny? No nie. Nie. No nie wykąpią się tak. No to będzie trzeba poczekać, no tak, kurczę. Będziemy musiały poczekać. To ja zaraz to się dam... Chodź tutaj, Zosiu. Wiesz co, umyj sobie zęby. O. A Tosia, jak wyjdzie, to też niech sobie umyje ząbki. Zosiu, gdzie idziesz? Umyj sobie ząbki, a później ją dam tutaj. Niech ona sobie chwilkę... Może się tu pobawić, o. Pewnie. Autkiem jakimś, nie? Dobra. Umyłaś te zęby, Zosia? Co ty Umyłam. Tam? O, już wyszła. Kanał komediowy. Chodź, teraz ty się wykąpiesz. Tak. Dziewczyny nas się zdziwią zaraz, kurde, przyszły zapłacić. Ale co, zapłaciłyśmy? No to możemy no sobie tak. Ten, nie? A ty to mała idzie? Zrobione. No tu ją dałam, żeby się pobawiła, ale właśnie miała umyć ząbki i nie wiem, gdzie ona. A ona teraz się chce z autkiem sobie pójść. Chciałaś to? Ona z autkiem będzie miała zęby i z misiem. Misiem, z autkiem, jeszcze swoją lamę tu gdzieś ma. Tak. Zosiu, a ty się wykąp do końca. Dziewczyny się całkiem nieźle, moi drodzy, czują. Patrzcie sobie to się, nie? Ona wszystko naraz robi. Wszystko, no jak dziecko, nie? Tak. Szkoda czasu na wszystko, wiecie. Wszystko można zrobić w jednym czasie. I jasne, że tak. Okej. To czy ona nie zabierze sobie tego autka? No, se zabierze, to jej, nie? Co se zabierze, to jej. A co? Chodźcie, bo ja tu bym chciała spróbować. Ale tu się chyba będzie mogła pobawić. Tak, a zrób razem. A czekaj, wiesz co najpierw zrobię? Dziewczyny, bo jak wy tam jesteście na dole, to weźcie się, przybierzcie w stroje kąpielowe. Tu są szafki przecież. Tak. Więc spokojnie możecie się przebrać.
Zmień strój. Możesz sobie tam włożyć, Zosiu, ten plecak właśnie do jednej z tych szafek, kluczyk Dokładny. ze sznurkiem na rękę i idziemy. Idziemy się bawić razem. Chodźcie. Tak. Patrzcie, gdzie idą dziewczyny. Idą. Tak. Słuchajcie, nie mogą się tam bawić chyba razem, bo po prostu nie ma tam miejsca, tak Gosia tak. właśnie Tak mi się wydaje, bo zawsze ta, mówi. Wiecie, osoba starsza tak z boku stoi, macha ręką, tak. prawda? I ja dając im, wiecie, bawcie się razem, po prostu, no to widzieliście, błąd wyskakuje, bo to MC Commander zawsze Ale chyba informuje. Tasia mogłaby sama się Tasia pobawić. Może chyba się bawić, tak. Też mi się wydaje, że będzie mogła się pobawić tutaj sama. Ona sobie tam wejdzie. No, Zosiu, a ty sobie tu pływaj w basenie, śmiało. No. Zabawa rośnie. Że ewentualnie jeszcze możesz spać, jak ona już wejdzie, czy będzie mogła dołączyć, ale wydaje mi się, że właśnie... Nie, bo ona może tu chyba musi bo to są stać. Te krzaki no, już nie będzie. Ja tam trochę poprzesuwałam tych krzaków, ale... Kurde, tu słuchajcie, prawie w ogóle ludzi nie ma. No, nie ma. Tak mało osób na baseny nie chodzi, na wiecie, zimą. Zimą, nie? Chociaż na kryty, czemu nie, nie? No, bo to jest kryty całkowicie, nie? Tak. No, ale nie wiem czemu. Co my tu jeszcze mamy? Co by tu jeszcze dziewczyny? W ogóle tu fajnie jest. Tu jest jakaś kawiarnia. Spoko. Tylko, że to jest jako basen znowu, wiecie, i tak. oczywiście nie ma tego. Normana zatrudniający no. w ogóle, nie? Ej, jak późno się zrobiło. Ej, kurde, będziemy musiały za niedługo stąd iść. No. 21:30, powiedzmy, że... Ale baseny niektóre są bardzo długo, bo u nas też na przykład basen jest chyba do 22 czy do 23 jakoś, tak? No to 22, ja myślę, że mogę... Niektórzy... Jezu, jak sypie ładnie. No. Niektórzy długo, wiecie, pracują, a też chcą, nie? Trochę później popływać, odprężyć się, czy coś takiego. U nas są długo właśnie baseny. Są bardzo wcześnie właśnie otwarte i długo, długo. No dobra, kochani. O, to się jeszcze wskoczyła na bombkę. Ale tak. będziemy się zwijać, moi drodzy. Także no, idziemy na dół się ubrać. Domu, to... Tak jest, idziemy się ubrać i do domu. Okej, kochani, dziewczyny wróciły. Ja myślę, że je kładziemy spać, no, nie? Dość późno. Tak są nieco głodne, ale rano mamy zamiar wybrać się właśnie do tej miejscowej restauracji, którą nam barman polecał. Więc nie będziemy teraz już po prostu marnować swoich zapasów, bo bez sensu, tak. nie? Zjemy sobie coś na ten... No co to napalone? No pali się, kurde! Słuchajcie, jakoś tak wyjątkowo długo to ognisko się pali. No. Dobra, także do zobaczenia rano. Tak. No dobrze, kochani. Zosia już wstała, rozpaliła. Och, nie będzie grilla. Będzie zaraz śniadanie. Zobaczymy, tak. czy tutaj te naleśniki dorównają naleśnikom Właśnie. Z miasta Bibi, kochani. Tosia to sprawdzi. Nie! Czekaj. Czy tam pójdziemy może? Gdzie? Odklikaj. No odklikałam jej tę parówkę. W restauracji, może tam się wysikają, co? Tak, w sumie. Tak, ja myślę, że jak to jest dobry tam pomysł. Idziemy, to nie będziemy na dworze sikać. Ej, dobra. Słuchajcie, bo ona marnuje zapasy, Zosia, tak. tutaj, kurczę. Budzę już tutaj Tosię i lecimy, dziewczyny, chodźcie. A ty, moja droga, chodź no tutaj. Weź ten, to chciałam, żeby się objęły. Obejmij, zostaw parówki! Parówki się jeszcze przydadzą. Jest głodna. To, no chodź. Tosia, fajnie, że wstałaś, bo już jestem taka głodna. Jezu, dziewczyny, czy wy traficie w ogóle do tej restauracji? No, ona nie jest, słuchajcie, daleko, bo jest tutaj. Ale kurde, no kawałek mają, a jest taka zamieć. Mam nadzieję, że dziewczyny tam, słuchajcie, dotrą całe. Dotarłyśmy, słuchajcie, zobaczcie sobie, Zosię. Już, bo Tosia, słuchajcie, momentalnie wparowała Biegła tutaj. Dawać jeść! Ej, dawać żreć! I ten nosek! Ej, tak... Dawać jeść! Słuchajcie, jesteśmy w restauracji, no zobaczymy, jak to wygląda, proszę bardzo. Świąteczny wystrój. Na basenie nie było świątecznego wystroju. Wyjątkowo no jakoś. Ale basen, no to basen. Ale basen, no właśnie. Tam masz tak... No, jakieś wieńcami, ale nie? Ale no stroić. Restauracja, no to powinna, restauracja prawda? Jest. Jakiś stolik może tu przy kominku, bo one są takie zmarznięte, no. Gosia. A niech sobie ten wezmą, dlaczego by nie? Poprośmy Pewnie. O stolik. I proszę rozpalić w kominku, bo ja idę! Idę! Kiedyś dojdę! Dziękuję za wciśnięcie mojego przycisku, super. No Ej, idź, Zosiu! No idź, patrz, no po śladach Tosi! Po śladach to... Ej, zobaczcie, tata jak ona chodzi. No, on ta to po prostu jak strzała, nie? Jak błyskawica. Tak. Ej, zobacz, naleśniór tu no. robi. Bobby, ta w jakiejś sukni chyba wysiadła z auta prosto. No tak. Kurde, dziewczyny. Co? Głodne. Nic, no głodne, mówię, głodne. Głodne. Idź, Zosiu, już, idź. A ciekawe, czy to będą masz naleśniki? Zmień strój. No ej, ciekawa jestem ciekawe, też właśnie, no. czy będą. Weź sobie ten, tu możecie kurtki ściągnąć, dziewczyny.
Więc. O, możesz z misiem, jak najbardziej. Z plecaka. Ściągnijcie sobie te kurtki, te czapki, bo tu jest cieplutko. Ja myślę, że ten. Wiecie, to tak szybko tylko rozpalimy. Tak. Powiedzmy, że to już było rozpalone, ale. Klimacik, klimacik musi być. Zosia. Daj, może to się nie sobie właśnie. Jak a niech zamówi dzisiaj a właśnie, Tosia. W sumie. Niech dzisiaj Tosia zamówi. I co? Mleczko, mleczko, ciepłe mleko! I czy tu będą naleśniki? To jest ciekawe. Oj! Oj! Nie, o, są naleśniki! Także Tosia już jest w siódmym niebie. Jeśli chodzi o Zosię, to weźmiemy Zosi. Ej, yerba! Yerba to, ale nie, bo to też jest z kofeiną, nie? To dzieciaki tak nie powinny, ba co? No nie. To gorący tak Earl Grey to jest herbata, także... Tak, herbata. Możesz dać. Niech się napije gorącej herbaty. I tu coś widziałam takiego, zapiekankę pasterską, może, ale to śniadanie w sumie, nie? No. Kanapka, nie, to nie, to nie. Może jakiś tosty? Takiego, kurczę, nie ma tu, tost z serem, niech sobie no. zje tosta z serem. Pewnie. Z gorącą herbatą. I super. Chodź Zosiu, usiądź sobie tutaj naprzeciwko. A ty, kochani, już możesz rysować sobie na podkładce. Zresztą ty też. Oj, przepraszam. Zresztą ty też możesz rysować. A zamawiamy. Dzisiaj Tosia zamawia. A no tak. Naleśniki. Ale mają być takie, takie i takie. Mięciutkie w środku i lekko chrupiące na zewnątrz. Nie wiem, naleśniki takie są? Nie, naleśniki są ogólnie miękkie. Ale... Ale to są takie amerykańskie. To są takie amerykańskie, chrupiące tak. z wierzchu i miękkie w środku. Cicho. Takie chce Tosia. Także, kochani, zaraz sobie zjedzą. I no właśnie, i tu możemy skorzystać. Właśnie, jest to, jeszcze... ta tutaj jest chyba, co? Jest, ale może zęby przynajmniej umyją, nie? Tu dziewczyny no, szczoteczki no. mają. No, rozpaliłyśmy. To znaczy było już oczywiście rozpalone. Wszystkie w tych fryzurach, panie, tak, jakoś tu chodzą, zobacz. Jakie no? wszystkie podobne do siebie, tu podobne, może to są, no? ej, może to są trojaczki jakieś, wiesz? A może, może to jest taki, ale nie, bo to są goście. No. Bo myślałam, że może taki rodzinny biznes, ale chyba nie. A może, skąd wiesz? Ej, w ogóle on tu z jakąś babką jest inną, przecież on, jego żona jest w ciąży, to ta żona była jego w ciąży, tak? Cóż tu się dzieje? Kurczę, ja nie wiem. Mamy śniadanie! O, babci tutaj w krzyżu strzelą. Kosztuj! Skosztuj, Tosiu! No, dajesz. Mleczko dobre, herbata dobra? Może być, okej. Okay. Mleczko jest dobre. Ta wtrążala, ale jak grubo, jak słuchajcie, bogato tym serem po prostu no. nałożone na tym toście. Uwaga! Misiu też próbuje. Uwaga, Tosia! Chyba, o, słuchajcie, chyba za... Tak, tak. I smakują też dobrze. Chyba przeszło. Tak, chyba tak. Tak dobrze, że mogły tu przychodzić sobie też coś zjeść. Fajnie, no pewnie nie? na śniadanie jakieś, nie, nie, wie, nie wiadomo ile my tu ten, ile my tu będziemy. No nie wiadomo, nie wiadomo. Moi drodzy, kurde tutaj, wiecie co, dziewczyny polecam, niech sobie no? spokojnie jedzą, a my się rozejrzyjmy tutaj za... Ej, tu jest jakiś krytyk w ogóle. Aha. Jest tu toaleta, no musi być, no jak żeby... Ej, tu pani rozpala na zewnątrz. Aha. No nie ma toalety. A z drugiej strony Asia, weź na no czekajcie, bo ja muszę aż spauzować na chwilę. Gdzież w lewo, tu? W lewo, jest! Tu ktoś żarcie wywalił. Dobra, także najpierw ja myślę, że Zosia chyba prędzej skończy jeść i niech sobie umyje ząbki. Dokładnie. Zaznaczymy tak. Ej! Ona zjadła! Ale no. wchłonęła te naleśniki po prostu, no, słuchajcie. Ona pójdzie no właśnie, wiesz co, to ja jej no to tak, skasuję. Jej, no. Jak normalnie, słuchajcie. No bo taka głodna już po prostu jej wsunęła. Wsunęła je z talerzem, bo talerza też nie ma. To może zapłać, słuchaj, Asia. Zapłacę. Dziękujemy. Tego w ogóle coś tu się strasznie, no, strasznie, siku. Słuchajcie. Chodź tutaj, skorzystaj. Ty musisz maleńka wyjść na moment. Podejść tutaj. Muzyka, to ja cię kręcę. Właśnie ogrzej. Nowe świętowanie. Jest! Co mi słyszysz? No ja muzyki nie słyszę. Słyszę wszystkie dźwięki, a muzyki, nie? To jest bardzo to jest dziwne. Dziwne. Normalnie, zimowe świętowanie leci, Kasia. No nie słyszę muzyki. Nie o. wiem dlaczego. No idź, idź. Idź, moja droga. Dziewczyny, weźcie sobie te podkładki, bo no. to wiesz. Ej, ktoś do nas tutaj się dobija. Marta! Marta! Nie no, dobra. Marta chciała o, wiedzieć, pyta, co u nas. Tam u nas po prostu, tak? Dokładnie tak.
Dokładnie tak. Słuchajcie, dużo błędów na parcelach publicznych wychwytują tak. ostatnio. Ty się wysikałaś? Nie. Co ty robisz? Co, nie będziesz jakiś brudny kibel był czy coś, Zosia? Nie, nie wiem właśnie. Dziwna sprawa. Ja właśnie jakieś pomyję. Zęby, ręce. Mhm, umyj ręce. Umyj zęby. No dobra, i później Tosia gdzieś tam idzie. Tosiu, ty też byś mogła... Chociaż te higieny masz całkiem spoko. Ale weź skorzystaj, bo ja nie wiem, czy ty do końca skorzystałaś, bo tam masz tak jeszcze, wiesz... Słuchaj, ty się jeszcze ogrzej chwilkę. Kochani, co wy na to, żeby tu zapytać może w restauracji? Tak, ktoś coś słyszał, nie? Powinniśmy zapytać, też tu sporo ludzi. Mhm. Może którąś z kelnerek? Boba, tak, może niekoniecznie. Tak, może ta, co nam podawała, nie? Śniadanko. No, to chodź, tak. Zosia, ogrzej się chwilę jeszcze, ogrzej, bo zimno jest przeokrutnie. U nas też już mrozy, kurde, no. Powiem wam. Gdzie jest ta pani? Tu jest ta pani. Tak, ale fajnie. No to już go niewiele jest. Przyjazne zapoznanie. Chodźcie, słuchajcie, zapytamy może te pani, bo ta starsza pani może coś będzie wiedzieć. Wiecie, starsze no tak. osoby dużo wiedzą. Wszystko wiedzą. Wszystko wiedzą, tak jest. Kurczę. Odklikaj już może to. Ogrzewaj. Aha, no tak, bo ona tak grzeje się i grzeje. Pani tam sprząta i tak. Mhm. Hej Tosiu, ty tu tak weszłaś, tak? Mówisz, pozwolił ci pan wejść, rączki sobie umyć? No to fajnie. Usiądź sobie jeszcze na chwilkę, nie możesz. Aha, bo tak, bo to już jest... No. Trzeba by zamówić. Oj, słuchajcie, pani nic nie wie. Niestety, ale nie słyszała o rodzinie Mazur. Widzieliście, jak Zosia... Westchnęła. Tak, westchnęła. Że niestety znowu niepowodzenie. Dziewczyny coś tu zagadują. Słuchajcie, może zapytamy się może tej babeczki, albo naleśnika? No. On też tutaj przecież. No może, on tu taki zajęty, ale chodźcie się zapytamy jeszcze naleśniora. Babeczka tam nic nie wiedziała, może naleśnik coś będzie wiedział. Halo? A, okej, okay. Jezu, jakie spojrzenie na tą... Ej, co? Ej, co? Jakieś anioły tu lecą świąteczne. Słuchajcie, no nie wie, ale mówi Zosi, żeby sobie poszła, żeby dziewczyny poszły ogólnie na rynek miejski do urzędu miasta, że może tak. w urzędzie miasta po prostu. Najprościej, prawda? Może tak. tam się dziewczyny dowiedzą. Także, kochani, także trzeba by się wybrać do urzędu. Jest strasznie, słuchajcie, no strasznie śnieżyca sypie, więc dziewczynom ciężko się będzie tam dostać, kurczę. Tak. No spróbujemy. Chodźcie się ubierzemy i lecimy. No dobrze, kochani, idziemy do urzędu, ale moi drodzy, nie wiem, czy dziewczyny zdają sobie z tego sprawę, że pocałują klamkę, ponieważ tak. urząd był do 15:00, więc... Niestety, ale, idą twardo. Ale idą twardo, zobaczcie, zamieć jest przeokrutna, wiecie, zanim one tutaj doszły, to już je po prostu zamknęli. Patrz, no, jaka wkurzona, a ona, o nie, a ona, patrz, jaka wkurzona, a ona, no nie... No, ona, no chyba sobie żartujecie ze mnie, no chyba sobie ze mnie żartujecie. Nie, dziewczyny, to chodźcie tutaj, chodźcie, ja was zaproszę na coś ciepłego do picia. Słuchajcie, niech dziewczyny sobie zatrudni obsługę, no fantastycznie. Nie, bo oni się tu zmieniają chyba. Dobra, to wiecie co zrobicie, ogrzejecie się. A ty? Słuchajcie, nie wiem, bo tu chyba akurat jakaś zmiana, kurde, nastąpiła. Idzie teraz dopiero, ale okej, niech dziewczyny sobie wejdą do środka, niech się ogrzeją. Także, kochani, no cóż, zapraszam już jutro na kolejny odcinek do Tuli. No i myślę, że najwyżej kurczę rano przyjdziemy zobaczyć, tak, nie? Tak, tak, samego rana, bo słuchajcie, od 7 do 15, także dziewczyny tak. muszą w tych godzinach trafić po prostu tutaj. Nie wiem, o której one już będą musiały wyjść, Gosia, żeby ten, żeby dojść, zobaczyć. Może już nie będzie zamieć, to zobaczymy, jak to będzie. Także, kochani, do zobaczenia jutro, cześć. Pa, pa.